Lasy Państwowe mają już 90 lat. Przy Zamku Czocha w ubiegły weekend zorganizowano imprezę promującą polskie leśnictwo. Spotykamy się dzisiaj na Zamku Czocha z okazji 90. rocznicy Lasów Państwowych. Nasze nadleśnictwo zorganizowało taki krótki pokaz, na którym staraliśmy się przedstawić pracę leśnika. Zorganizowaliśmy parę konkursów dla dzieci i dla młodzieży i rozłożyliśmy swój LKAP, to jest Leśny Kompleks Promocyjny, na którym staramy się przedstawić przyrodę naszych gór izerskich i nadleśnictwa. Zorganizowano konkursy o tematyce leśnej i tu liczyły się chęci, nie było przegranych, każdy dostał nagrodę. Leśne stoiska przyciągały turystów, którzy przyjechali na Zamek Czocha. Stoisko, na którym można było skosztować leśnych darów, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Tutaj prezentujemy dary lasu, czyli owoce, które występują w lesie. Są to jeżyny, maliny, grzyby. I przede wszystkim chwalimy się żurawiną, którą mamy u siebie w rezerwacie. No jest to dosyć rzadkie i występuje głównie na torfowiskach. Niektórzy próbowali swoich sił w piłowaniu drzewa tradycyjną piłą. Jakie wrażenia? No bo piły takiej nie miałem, nigdy nie ciąłem. Ciężko? Nie. Na jednym ze stoisk pokazano stary sprzęt, którym kiedyś posługiwali się leśnicy. To stanowisko prezentuje kancelarię dawnego leśniczego. Lata 50., początek 60. To są wszystkie narzędzia, urządzenia, którymi się kiedyś posługiwali leśniczowie, prawda? Są tu też stroje, tak jak tutaj mój mundur w tej chwili. Przez ostatnie lata leśnictwo bardzo się zmieniło, wprowadzając nowoczesne metody zarządzania lasami. Kiedyś głównie bazowaliśmy na pracach ręcznych. Sprzęt był całkiem inny, dokumentacja była całkiem inna. W tej chwili do lasów weszło bardzo dużo elektroniki, sprzętów mechanicznych, dużo informatyki. Cała dokumentacja, przychód, rozchód drewna to jest naprawdę skomplikowane operacje dokładne, informatyczne, także... Oprócz tego, że leśnik musi się wykazać intuicją przyrodniczo-leśną, to też niestety musimy nauczyć się obsługiwać dużo sprzętu informatycznego. Na imprezę przyjechali także nietypowi goście. Jestem sokolnikiem już od kilkunastu lat. Taka pasja życia, można powiedzieć. Tutaj na rękawicy mamy sokoła. Jest to raruch górski. Ptak, który w ogóle nie występuje w Polsce. Występuje w Afryce, południe Europy. U nas oczywiście są już hodowle, ptaki zaobrączkowane. Trzeba też spełniać oczywiście pewne warunki, bo każdy ptak drapieżny jest chroniony. Musimy wszystko oczywiście zgodnie z prawem robić. Jubileusz 90-lecia Lasów Państwowych to święto wszystkich leśników, przyrodników, przyjaciół lasu. Do tego to święto całego społeczeństwa, bo lasy to przecież wspólne dobro.